Witajcie. Telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Moim wyjątkowym gościem jest dzisiaj Enver Tohti, były chirurg z Xinjiangu w Chinach, obecnie walczący o prawa Ujgurów, znany z filmu dokumentalnego Trudno uwierzyć, o przymusowym pobieraniu organów od Ujgurów. Witamy. Dzień dobry. W ciągu ostatnich tygodni wiele chińskich prowincji nawiedziła powódź. Według chińskich mediów państwowych do tej pory zginęło w niej ponad 300 osób, a zaginęło około 100. Początkowo rząd chiński próbował ukrywać informacje o tym, jak poważna jest sytuacja. Dlaczego komunistyczna partia Chin nie chce, by świat wiedział, jak ciężka jest sytuacja? Najpierw musimy zrozumieć naturę komunistycznej partii Chin. Partia nigdy nie pokaże nic, na czym ucierpiałby jej wizerunek. Podobnie postępował Związek Sowiecki. Jakakolwiek katastrofa, która pokazałaby porażkę rządu, nie zostanie pokazana. Zrobią, co będą mogli, żeby to ukryć. W tym przypadku, kiedy powiedzieli, że zginęło kilkaset osób, to tylko przykrywka. Jeśli jakieś liczby są przekazywane przez Komunistyczną Partię Chin, to trzeba pomnożyć je przez 10, żeby były bliższe rzeczywistości. Wśród mieszkańców miasta Zhengzhou mówi się, że liczba ofiar to 6 tysięcy. A w Chinach plotki bardzo często okazują się prawdą, bardzo często się sprawdzają. Ale w przypadku tej powodzi w Zhengzhou jest coś bardzo dziwnego. Na przykład ta powódź rozpoczęła się między 4 a 5 po południu. Woda pojawiła się tak nagle, że ludzie mówili, że nawet deszcz ustał, a woda nadal napływała. Skąd się wzięła? Oni coś ukrywają. Niektórzy eksperci, będący na wygnaniu, w swoich analizach twierdzą, że w górze rzeki było wiele tam, które były w bardzo złym stanie i groziły zawaleniem. Dlatego oni, aby uniknąć zawalenia się tych zapór, uwolnili wodę. Ta woda plus woda z deszczu zaowocowała tragedią na wpół naturalną, na wpół wywołaną przez człowieka, która dotknęła to miasto. To kolejna ludzka tragedia w Chinach. Tragedia, która dotknęła niewinnych obywateli przez, jak zwykle, złe zarządzanie Komunistycznej Partii Chin. I złe zarządzanie to łagodne określenie. Komunistyczna Partia Chin nie wie, jak zarządzać. Dlatego nazywam powódź katastrofą wywołaną przez człowieka. Redaktor Global Times, Hu Xijin, napisał artykuł, w którym sugeruje ukaranie lokalnych urzędników za zaniedbania w zakresie walki z powodzią. Co pan o tym sądzi? To jakiś żart. W Chinach lokalni urzędnicy nie mają prawa podejmować takich decyzji.
Takie decyzje muszą zostać podjęte przez wysoko postawionych urzędników. Urzędnicy lokalni wiedzą, że jeśli podejmą decyzję, nawet jeśli byłaby ona dobra, to zostaną wyrzuceni lub wysłani do więzienia za nieposłuszeństwo wobec rządów partii. A jeśli urzędnik lokalny podejmie złą decyzję, to będzie to jego koniec. Lokalni urzędnicy nie mają mocy do podejmowania decyzji. Czekają, aż decyzję podejmie góra. To zdrowy rozsądek. Hu Xijin, mówiący, że trzeba ich ukarać, oznacza, że góra chce uniknąć odpowiedzialności. A gdy mówi, że to złe zarządzanie urzędników lokalnych, to nieprawda. Jeśli wiecie, jak działa Komunistyczna Partia Chin, to wiecie, że to nie ma nic wspólnego z urzędnikami lokalnymi. Chińscy internauci zaczęli wrzucać do sieci nagrania pokazujące ludzi, którzy zginęli w powodzi. Szokujące jest, że wygląda, jakby ktoś uszkodził ich oczy. Pojawiają się komentarze, że są to ofiary przymusowego pobierania organów. Jak może pan to skomentować? Dość trudno to komentować. Nie mogę powiedzieć, że tak nie jest, ale w dużej mierze nie mogę też tego potwierdzić. Spójrzmy na to z innej perspektywy. Kiedy chcesz zdobyć organ, zależy ci, by był zdrowy. Będziesz robił badania przed przeszczepem, by stwierdzić, czy organy tej osoby są zdrowe. Wtedy dopiero możesz je wykorzystać. Nie można pobierać losowych organów, nawet podczas zwykłej operacji. W tym przypadku to już były ofiary katastrofy. Ich ciała były poważnie uszkodzone. Co do tego, czy odebrano im oczy na cele handlu organami, nie jestem tego pewien. Te oczy już wtedy były prawdopodobnie uszkodzone. Bez badania, skąd mamy wiedzieć, czy oczy lub organy tych osób zostałyby przyjęte przez inny organizm? Nie wiemy. Nie mogę z pewnością stwierdzić, że to rzeczywiście przymusowe pobieranie organów. Czy według pana świat może jakoś pomóc osobom poszkodowanym w powodzi w Chinach? Społeczność międzynarodowa powinna wywierać presję na rząd chiński, by ten zarządzał państwem bardziej transparentnie, by nie ukrywali klęsk żywiołowych. Wszyscy, w tym Chińczycy, jesteśmy ludźmi. Nie różnimy się między sobą. To, że ktoś żyje pod kontrolą Komunistycznej Partii Chin, nie oznacza, że ci ludzie są inni lub że są własnością partii. Partia tylko rządzi tym państwem. Partia nie ma prawa tak postępować z czyimś życiem. Ujawnienie prawdy to najlepszy sposób na obalenie tego podłego rządu i sprawienie, że ponad miliard Chińczyków będzie cieszyć się wolnością życia.
Dziękuję bardzo za ten komentarz, a naszym widzom za uwagę. W naszej telewizji w ubiegłym roku mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa nawrócenia Envera Tohti. Zachęcamy do wysłuchania tego materiału. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję za tę możliwość. Do zobaczenia. Thank you.